już do domu. Już późno się zrobiło. Co tam chciał powiedzieć? Jeszcze. Jak było? Ty, no ciekawie, wiesz, to taki pałac. Wiesz. To pałac na Wiedźmie. Tak. Bo to jak Jacek był. No, to... tak. No było z 50 osób. Można było, szwedzki stół był, wiesz. On robił za celebrytę, ty też byś robił za celebrytę, bo nawet mnie ktoś pytał o ciebie tam, nie? Co z tobą, wiesz, co tam robisz, nie? O. A ja rano też miałem szwedzki stół. No, był ten Gienek, był Bogdan. Na szczęście się nie pokłócił z Bogdanem, bo siebie tak unikali trochę. Partner pokiwał do jego ja. Był Bogdan, była cała jego rodzina, była żona, wiesz, wszystkie dzieciaki jego były. Był ten Adam Kraśko z tych Rolnik szuka żony, coś takiego? No o, jaki duży, taki gruby, taki byk, taki tęgi gość. I kto tam jeszcze był? I to ze znanych osób to tyle, nie? Zdjęcia sobie z nim robili. Nie, Bogdan nie robił. Ty, ja mówię, że ludzie z tobą robili. A, ze mną tak. No. O. Żeby Bogdan podać, że zdjęcie robić? To ci pokażę. Dobra. Tutaj traktowa tak. I nie ma. A mi trzeba, bo tutaj ja patrzyłem w Carrefourze. To jest... Coś z zamkiem niedobrze, Wojtek? Taki zamek. Tak. Gdzieś kupić. Weź zrobić zdjęcie. No, ale co? Chcesz, nie, żeby prostu... szyć? Nie, po prostu... Tak. Bo ja chodziłem do Krawcowej, a Krawcowa jest chora. Tak. A tutaj do Krawcowej bym zaniósł, bo tutaj w Carrefourze, tak, jak byłem, to... Ona nie miała, może w tygodniu, bo tu można zdjąć, no, wiesz, całe te i jak to wyjmiesz, ona mówi nowy. Szyć nowy zamek? Nie, wsunąć. Aha, no tak. Wsunąć taki nowy zamek, bo tu jak zapinam, no, całe te, bo tutaj na ocieplenie. No tak, najpierw jeden zapinasz, tak, potem drugi. A później jak zapinam, to rozchodzi się, bo tutaj mnie trzyma. No, czyli trzeba ten nowy zamek inny dać, nowy. Nie nowy, tylko to... Główka. O tak. A, nowa. Ten cały suwak. Tak, bo tu rozchodzony, zobacz. A wiem, ale to ci powiedzą na przykład, że to się nie da już tak z tego suwaka pewnie. Nie, ja wstawiałem. Tak? Krawcowa robi to. Aha. Bo tu... Wiem, wiem, ja patrzyłem, bo jak ja kiedyś chodziłem, to Krawcowa mówiła, a panie tam, ja panu cały zamek zmienię. Bo tu jest rozchodzony i po prostu nie ściskasz. Tak. No. Bo szkoda, bo kupiłem. Nie, no tak, to da się naprawić. Tak, nie wierzę. No wiem, wiem, wiem. Tylko, a tutaj że, wiesz. No. No najpierw na beba zajmie, tam jest szyją kurki skórzane, to... A to nie musi być skórzane koniecznie w takim razie. Może być jakakolwiek Krawcowa, nie? Ale to zamek będzie drogi, bo ona powiedziała, że nie opłaca się robić. Wiem, ja właśnie o tym mówię, Wojtek. Wiesz, że ja często tak miałem z zamkami, oni mówią, ale wie pan, zamek 20 zł, moja robocizna na przykład to... 30 zł i czy panu się opłaca 50 zł, nie? Ja mówię, no nie, 50 zł to mi się nie opłaca, nie? Kurtkę. Bo kurtkę zapłaciłeś 70, no. Ta robi przecież ta... Co ten kurka, świnka, wołowinka, tam jest Krawcowa. Ale ja pytam, ona tak nie robi. Ona czyje damskie. Nie wiem, jak chcesz, możesz zapytać. Tam nie ma do niej telefonu, trzeba by zajść do niej, wiesz? Tam, gdzie ten jest kurka, świnka, wołowinka, obok jest ta chatka taka. I tam siedzi ta jego teściowa i ciuchy i ona Krawcowa, że poprawki robi różne krawieckie. Najbliżej ciebie w sumie. Bo gdzie jeszcze mówiłeś? W Carrefourze też, tak? Jakaś księgowa, tak, znaczy, Krawcowa. Tak, jak wchodzisz po tej stronie, tam zamki, no, portfele, nie portfele różne. Wiem, 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 no. Ja tam chodziłem parę razy, tak, i właśnie... Ale wiecie, jaki szor? Młodacy się? Czapkę ten. Tak. No. Ale wiecie... Ale czekaj, nie przerywaj. Czekaj, nie, jak ten, to by to zło... Ja się nie będę odzywał. Czekaj, Wojtek. Dobra, do widzenia. Coś powiedzieć. To tam, Wojtek, nie można w Carrefourze, tak? Powiedziała, że się nie opłaca. Nie, wymienię, bo to jest skórzana, jest bardzo dużo. Odszywać i później szyć, to po prostu ciężko. Będzie
brzydko wyglądało. Tak, tak, tak. Skórę ciężko jest, wiesz, ładnie zszyć. No. On mówi, to właśnie nowe. Mówi, następnym tygodniu może ja zamówię, to jak przyjdziesz, to... Wiesz, ojciec, jakie świnie jakieś. Dzwonił na mój telefon. Nie tak. No. I to raz posłyszał. Tak. Że ty leżysz na podłodze w domu. Piany, nawąchany. Srany. I był. Ale posłuchaj dalej. No. Nie przerywaj. Był ten. Jacuś. Tutaj nikogo nie było. Jacuś. Pojechał wtedy Jacek, to. Ale nie przerywaj, nie. Był Jacuś. No to słuchaj, słuchaj tych wszystkich. Ale dajmy kończyć. No to jak mówi, że nie było, no to... Że był Jacuś, ty się nawaliłeś jak Bele. To słuchaj, słuchaj, no. Wiesz, leżysz na łóżku. Chrapiesz. No właśnie film niedawno wróciłem. Ale mówię, człowieku, przestań ty pierniczyć kawały. Bo na pewno Wojtek jest trzeźwy raz. Dwa. Wojtek pilnuje domu. Tutaj nikt nie podchodził. To nie podchodzi, to nie podejdzie tutaj. To, no, wczoraj była awantura. Ty walił mi tym. A ja się wkurwiłem, to wziąłem kurwa tego kija, kurwa, i ten dwa razy pierdolnąłem w rękę. Ty pierwszy mnie zapałeś tu. Chciałeś mnie boksy dać. Bo kurwa, jak ty wyzywałeś mnie, nie boksa. A jak ty mnie wyzywałeś? I ten wyzywał. No i się śmiał się. Wiesz, on śmiał się. Wiesz, co raz powiedzieć powiedział? I on specjalnie wódkę przynosi, żeby my z tobą się kłócili. Słyszę się urapała. Nie, no bo widzowie mówią, że filmy są ciekawsze, jak wy się kłócicie. I wtedy na donaty na przykład wpłacają pieniądze, jak jest awantura na lajcie, no. Tak, widzisz. No ale z drugiej strony Wojtek więcej pieniędzy zbiera na tych lajtach, bo tak jakby siedział. No tak, teraz się nie działo. Zapłaciłem. A to ja tak chociaż połowę oddał. A teraz za wodę i ten gnój, jak się sra, kurwa, tego, wiesz. Tak, no. Ty to za wodę, który jedziesz płacić? A ja nie mam pieniędzy tyle. To nie, Jereczyk niech da. A to może da. Może powiedzieć, że da, ja już nie wiem, jakie są. Da, bo niech nam przyjedzie. Niech przywiezie pieniądze. To przyjedzie, no. Przyjedzie, to porozmawiasz z nim, Krzysiu. I na światło nie da. No i na światło. Co 12, no 12 złotych. Co no 13, prawda? To może i da, tylko potem Krzyśkowi nie da na co innego, no, zapłaci za światło to. Taki co miesiąc trzeba, bo odsetki liczą. Jak co miesiąc nie płacisz, to naliczają jakieś te. To ile... Trzy razy wcześniej, 3 lata ja płaciłem normalnie, też obcinali światło i po prostu wsiadaliśmy i musiałem do banku brać, kurwa, i jechać płacić. To ja mam może nagrywać, mam to wszystko, a mam ci oddawać te pieniądze, a ty bierzesz faktury, a ty z tego się nie rozliczasz. Ja rozliczam cię chociaż z tego. Wy ze mnie zrobiliście całkowicie inwalidę. No już jesteś inwalida, prawie. No i śmieci ci teraz. No ja nie będę płacić. Jak wszystko śmiecie upierdolą, to nie będzie można płacić w piecu. Bo nie będzie dochodziło... To niech odpierdalają mnie to chuj obchodzi. To dobrze. No. Ja niedługo kurę się wyprowadzę stąd. W tej chwili, dzisiaj. Jutro. Jutro. Zacznę tu chuj. Będziesz fajnie. Pójdę sobie do hotelu. No ale to... Jedź! Gdzie chcesz? No właśnie. No. Właśnie. No trzeba to zabrać. Jak ja będę się wyprowadzał, to internet, kurwa, wszystko co jest moje, to ja zabieram, kurwa. Dobra, bez sprzedaj. Co? Już masz kupca. Nic. Kupca? Tak. Jakiego kupca? Masz. Tak, kupca. Masz. Ale po co wy się kłócicie? 6 lat mieszkacie razem. Cały czas jest, że ten się wyprowadzi, ty potem mówisz, gdzie on zginął. Po co wy się kłócicie, no? Ale cię wysłali. Ja się nie kłócę cię. No ja, a pokaż, i ty się kłócisz, pokaż, i ty się kłóci. No dolary. Ja się nie kłócicie, no. Bo jak policja przyszyła, Wojtek, podpisz umowę. Ale czekaj, kurwa, daj mi powiedzieć. Pokaż mu te 1000 dolarów. Jak to jest normalnie kserowane. Zaraz się pokażę.
Nie ma się o co kłócić, no. Wojtek jest jaki jest, ty jesteś jaki jesteś. Jak mieszkacie razem, to się nie kłóćcie, bo po co, no. No właśnie. Mi to się, szczerze mówiąc, wydaje, że wy ze sobą będziecie do końca życia mieszkać, więc po co się kłócić? Nie, na pewno nie. O, Wojtek, nie wiadomo. Zobacz. Ty się wyprowadzisz, ten zaraz to jest będzie... prawdziwe czy nie? Nie. Nie, jakiś dziwny papier jest. A poza tym nie ma tego, pokażesz widzom. Nie ma banknotu o wartości $1,000,000. Nie ma. Naprawdę. To żart jest jakiś. No. A co to ktoś przysłał? A to normalny papier jest. Tak. Ktoś przysłał, Krzysiek? Komputerowo zrobione i no. Ksero całe tyle. To przysłał jemu człowiek. A to uważaj, bo jakbyś poszedł gdzieś do sklepu czy coś, to zaraz będzie, że to próbujesz fałszywe pieniądze zapłacić, a to 25 lat więzienia jest. Tak. Gorzej niż morderstwo. Posługiwanie się fałszywym banknotem. Możesz tylko tak dla żartu pokazywać, wiesz, ale jakbyś poszedł do sklepu albo do kantoru i chciał wymienić... Możesz iść do kantoru i no. Pokazać. O, albo pójść do kantoru, jak chcesz wiedzieć. Jest tutaj. Tak. Ja. Pójdź do kantoru, jest w Carrefourze, pokaż i niech ci powie, czy ja to prawdziwe, zbytać, czy nie. Czy to jest tak. No. Prawdziwe. On popatrzył. On ma te różne tak. Takie świecące, wiesz, tak. Maszynki takie różne, testery. Nie, on popatrzył. Ale nie. On od razu pewnie powie to samo, że to nieprawdziwe, bo ten papier jest dziwny w ogóle. I nie ma, normalne. Nie ma banknotu takiego za $1,000,000. A powinien nie być pasek? Nie ma. Nie ma. Pasek powinien być. No. Hologram, taki wszyty ten. Tak. Największy to jest chyba ze $100, czy nie pamiętam? Jak chcesz komuś zapłacić $1,000,000, to musisz całą walizkę tych banknotów takich przecież przynieść. Tak. No. A może teraz powstał? Pójdź zapytaj. Bo ktoś żart sobie taki zrobił tak z Wojtka czy z ciebie, tak, że $1,000,000 przysłał, że, tak? Nie. No. To straszna niego, wartość po prostu, pieniędzy. Że kupuje no. Mieszkanie. To, że podał ja nie wiem, zaraz poszukam w internecie. Zobaczymy, jak jest największy ten banknot dolarowy. Jakiej wartości? Jakiej kwoty? Zaraz. Ty to zawsze, jak przyjdziesz, co się dowiesz, to masz. To akurat śmieszny żart w sumie, wiesz, nie? Można powiedzieć. Jaki jest największy banknot tak, USA? Największy nominał bank dolara. O. Dolar. Nominał. Dolar. Tak, bo mama przyjechała, to miała... Tak, dokładnie. Są takie. 3,5 kilo. 1 dolar, 2 dolary, 5 dolarów, 10 dolarów, 20, 50 i 100 dolarów. Tak. Największy jest $100, Krzysiek. Oficjalnie, legalnie taki. Nie ma większego. Nie ma większego niż $100. Tak. Nie ma, tak? Nie ma. Już ci dawno mówiłem. Ja mówię, pokaż całe te. Ja popatrzyłem się, to skserowane, komputerowo zrobione. Kiedyś był, w 1945 roku, $10,000 to największy był banknot w historii Ameryki. Ale on już jest nieważny, bo go wycofali z tego, z obiegu. No. Także, a na dzisiaj to jest $100, to jest największe. O tu ile kule tak. Trzeba. No. Walizkę? No, to by zbyt piękne, żeby prawdziwe było. Tak tobie. Tak tobie, żeby przysłali, to wiesz. A w Polsce największy jaki banknot? Milion jest czy nie? Jeszcze raz? Milion w Polsce jest? Nie, chyba. Zaraz ja sprawdzę jakiś największy. Największy polski banknot? 5000. Ciekawe, chyba. Zaraz, no. 1000? Nie, czekaj. Naj...
2000, 5000. Kiedyś, wiesz, kiedyś były te duże, jak było przed denominacją. Tak. Ale to PLN teraz jest, bo to złotówki to były tam chyba 10 tysięcy czy coś, potem 4,0. Tak, pisze, że na razie jest największy w Polsce, z kolei to jest 200 zł. A, jeszcze 500 zł. Tak, 500 jest. No. I ja, nie ma większego. Ja raz miałem 500. Bankowa. Tak. 500. A te 200 to tak. Jest takie brązowe. No, 200 i 100 jest. No. No. No dobra, Krzychu, jadę do domu, bo już 15 po 10, także. Wojtek, idź mi sprawać jego. A to idź. Ty ubrany w kurtkę przynajmniej, tak. Krzysiek, oj, jesteś. Jest, a on zimno. Już wiesz. Kropiło. Ja patrzyłem ten parasol, że deszczyk.